Cześć. Dzisiaj przedstawiam Wam film o grze Boulder Dash. W zasadzie każdy ją zna, niezależnie od tego, czy grał na Atari, czy na Commodore. Myślę, że jest to jedna z tych gier, które każdy posiadacz komputera 8-bitowego zna. I zacznę od ciekawostki, że jest to pierwsza w historii gra, która trafiła z komputerów domowych na maszyny arcade, właśnie w tej kolejności. A nie na odwrót, jak to zazwyczaj bywało. Czyli, że dajmy na to chociażby Pong, czy jakieś tam Pac-Many, inne Arkanoidy, Galagi, Galaxiany, inne takie, trafiały najpierw na automaty, a dopiero potem pojawiały się ich porty na komputerach domowych. Aczkolwiek, jeśli dobrze kojarzę, to Boulder Dash pojawił się na maszynach Deco. Miałem kiedyś do czynienia właśnie z takim automatem, ale tu nie będę wchodził w szczegóły, tyle tylko powiem, że taki moduł do ładowania gier zamiast oryginalnych taśm współdevelopowałem. Wracając tutaj stricte do Boulder Dash'a, to co widzicie, to jest zestaw map, gdzie jestem jednym też z autorów map, ale po latach wielu już nie pamiętam których, musiałem to dokładnie sprawdzić. Tak, w ramach C64 Power był organizowany w 2012 roku taki konkurs na modyfikowanie istniejących już gier. I kolektywnie pracą aż 10 osób, co gdzie niegdzie też zostało w internecie odnotowane, bo to chyba jest jakiś taki swoisty rekord, że 10 osób robiło mapy. Razem jest ich tutaj 30 w tym zestawie. Pozwolę sobie autorów odczytać. Tak więc tak. Tego Boulder Dash'a, nazwijmy to, kompilował Paweł Ruczko, czyli V12. Muzykę do notki, zdaje się, robił Sargeon, czyli Przemysław Mroczowski. No i teraz mapy. To mamy tutaj tak, Kobra, czyli Kasia. Graficzka z grupy Samar. F-man z grupy Tropics, podobnie jak Paweł. Dalej mamy wymienionego Lolita, czyli moja siostra. Mikra. To jest na pewno członek forum C64 Power, ale nie pamiętam tego jego mościa za dobrze. Następnie jestem wiemy ja. Potem Router, tutaj podobnie kojarzę, że to też członek forum, ale nie pamiętam detali. Stary Marabut to tak, też człowiek, który na forum się dosyć dużo udzielał w pewnym czasie, a nie pamiętam nawet jego imienia. Łuka, czyli Łukasz, będący grafikiem i zdaje się redaktorem też w magazynie Komoda. Paweł też robił mapy, Paweł Ruczko. No i ostatnią osobą dla mnie zagadkową jest człowiek podpisany jako ZSOM, dużymi literami. Nie wiem, kto to. Ja gram na PC-cie, w każdym razie. Port tego Boulder Dash'a się nazywa G-Dash, ale to jest jakaś modyfikacja jeszcze, ponieważ kod źródłowy jest udostępniony. Się to nazywa G-Dash Export, nie wiem dlaczego. Tak śmiesznie. Aczkolwiek w tej wersji można sobie obejrzeć te mapki z Bouldera po prostu w całości, jak się gra. Można uznać, że to jest oczywiście cheatowanie. Ale postanowiłem sobie po prostu bez żadnego szczególnego przygotowania pograć w te mapki. Nie pamiętam niestety, kto którą mapę robił. Jak jest ich aż tutaj aż 30, jest 10 autorów, to może ktoś będzie miał lepszą pamięć niż ja. A w jakimś archiwum maili być może byłbym nawet w stanie sprawdzić, które mapy faktycznie ja wykonałem. G-Dash ogólnie jest bardzo podobny do oryginału. To widać jakiś taki ala dymek po tym, jak się
po tunelu przesuwa, jak się w cudzysłowie zjada te klocki, które można po prostu zjeść. Jest też tryb umożliwiający szybsze przemieszczanie się, po prostu taki upspeed, warp, nie wiem jak byście to nazwali, po prostu przyspieszenie czasu tak jakby. Czyli gdzieś musicie dalej iść, a nie ma znaczenia, czy akurat musicie być zręczni w tym. Ja z tego korzystałem, grając szczególnie właśnie w levelu drugim. Film się ogólnie ucina na levelu czwartym. Można sobie wspomóc też tutaj, czego nie używałem, żeby robić snapshoty, ale myślałem, że to jest snapshot, który działa, dajmy na to, tak jak w emulatorze Vice. Czyli robicie sobie snapshot i możecie w każdym momencie załadować go z powrotem, z naciskiem na w każdym momencie. Możecie zachować stan emulatora. Niestety tutaj i po wyjściu, tak pod kątem nagrania filmu, dotarłem do czwartego levelu. Pomyślałem sobie, że będę sobie mógł potem wrócić do tego czwartego levelu przez ten snapshot. No niestety nie działa to w ten sposób. Snapshot jest aktywny tak jakby tylko w tej sesji, w której aktualnie działacie. Miałem też wrażenie, że tutaj jakby delikatny delay jest po prostu w obsłudze klawiatury. Ale to może być złudne, ponieważ w poszczególnych mapach są też takie ustawienia, które wyglądają jakby gra trochę po prostu lagowała, a wydaje mi się, że jest to po prostu wszystko intencjonalnie ustawione. Ale nie wnikałem teraz w edytor, mogę teraz trochę kłamać. Mam nadzieję, że nie kłamę. W każdym razie miło jest sobie odświeżyć pamięć. Czas jednak nieubłaganie goni do przodu. I miło jest sobie przypomnieć, że 12 lat temu około człowiek coś takiego po prostu produkował. Na samej po prostu pasji, zajawce, nie patrząc na poświęcony czas, beztrosko. Wydaje mi się, że dzisiaj nie byłbym w stanie tego powtórzyć, nie myśląc o tym, żeby gdzieś po prostu jakiś benefit z tego wpadł. W każdym razie film kończy się na czwartym levelu. I kto wie, może w najbliższym czasie wrócę ogrywać pozostałe levely. Nawet nie pamiętałem, że jest ich 30. Mógłbym też sobie oczywiście ułatwić sprawę i otworzyć te wszystkie levele, ponieważ w tym GDashu jest też zintegrowany edytor leveli. Przypomniał mi się tutaj w tym momencie też Boulder Dash napisany przez niejakiego Michała Kowalskiego. Może on też być dla niektórych znany bardziej z tego, że stworzył taki bardzo fajny makroassembler, który nazwał po prostu jakoś 6502, bez żadnych tam ceregieli. W ostatnim czasie nawet jakaś jego zaktualizowana wersja się pojawiła. Używałem go dosyć często do debugowania algorytmów napisanych w assemblerze, bo tam jest fajna możliwość wykonywania programów krokowo. Ale to tak tylko wrzucam pobocznie informację, że ten tutaj Boulder Dash, będący zresztą multiplatformowy, bo to pod Macintosha i Linuxa też jest, to nie jest pierwsza, ani też pewnie ostatnia implementacja Boulder Dash. Tutaj z grom dostajemy też mnóstwo leveli. Mapy zostały wyekstrahowane z bardzo wielu zestawów map, które powstały. Jeżeli weszlibyście na około demoskanową stronę CSDB, to czy nawet na Games64, to Boulder Dash jest bodaj najczęściej modyfikowaną grą, jeżeli byście szukali stricte po modyfikacjach. To się bije z tym Shatem Up Construction Kit.
Myślę, że to mniej więcej byłoby tyle mojej opowieści. Ponieważ nie chciałbym przycinać mojego gameplayu, a jednocześnie traktuję to jako formę podcastu, ponieważ wątpię, ażebyście koniecznie chcieli oglądać, jak się tutaj zmagam z mamigłówkami. Szczególnie mając na uwadze, że mapa tu w kolejności zdaje się trzecia. Nie jest jakaś szczególnie trudna, ale podejść trzeba było wykonać wiele, ponieważ jest bardzo wiele pułapek zmyślnie zaprojektowanych. Jeżeli się nie wykona pewnych czynności, które ogólnie są rozłączne, ale w tej części specyficznej, jeżeli nie wykona się pewnych elementów w ściśle określonej kolejności, no to niestety nie da się już potem wydostać z poszczególnych komór, mimo że większość tutaj tak jakby zadań można wykonać niezależnie. To jest się bardzo łatwo zablokować. Właściwie nie wiem, czy będę nagrywał moje zmagania z pozostałymi levelami, szczególnie że próbując szukać jeszcze dodatkowych informacji, ciekawostek, znalazłem na YouTubie, że rok temu ktoś już ogrywał te plansze, więc może niekoniecznie będę się powtarzał. Bardziej chciałem wam tutaj opowiedzieć co nieco historii, jak to wszystko działało. Także to z grubsza tyle. Dziękuję za uwagę. Przepraszam za jakieś tutaj dziwne efekty dźwiękowe w międzyczasie, ale niestety nie jestem całkowicie zdrowy. Do usłyszenia wkrótce.